W dzisiejszym odcinku powracamy na kanał Dr. Nowhere, żeby rzucić okiem na pozostałe filmy, których jeszcze nie przeanalizowaliśmy. Za sobą mamy tylko i wyłącznie The Bold One Phenomenon, który był fenomenalny, a cała reszta filmów tutaj też jest dosyć mocna. W związku z czym, w ramach wstępu, w dzisiejszym odcinku dowiecie się chociażby o ludziach konsumujących krzesła, którzy chcą, żebyś ty konsumował krzesła razem z nimi. O gościu, którego nawiedza potwór w łazience, który najpewniej jest jego synem, którego ten spuścił w wannie. Dosłownie. Wiem, że się mówię utopił, ale wiesz, o co chodzi. O materacach, które mogą wciągnąć cię do siebie, zamknąć się w sobie, a później możesz z nich wykluć jako człowiek materac, który je ludzi. Czy o kilku innych naprawdę popapranych rzeczach i myślę, że ten wstęp na maksa was zainteresował, więc może nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, odrobinę się tu pozmieniało, teraz może widać będziemy się z tego kadru, póki nie ogarnę czegoś nowego, no chyba, że bardziej podobał wam się ten poprzedni. Nie wiem, napiszcie w komentarzach na dole, jak tam wam się bardziej podoba. Mi tak jest minimalnie wygodniej, aczkolwiek dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. W dzisiejszym filmie właśnie zajmujemy się wszystkimi pozostałościami z kanału Dr. Nowhere. Ze sobą mamy tylko i wyłącznie The Bold One Phenomenon, który był fenomenalny, w związku z czym pozostało nam jeszcze kilka całkiem ciekawych odcinków do ogarnięcia i właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Nim zaczniemy, koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Nie wiem, czy jak wstawiłem ten film już jest 400 tysięcy, czy jeszcze ich nie ma, aczkolwiek chciałem wam naprawdę bardzo za to podziękować. 400 tysięcy subskrypcji to jest już ogromna, gigantyczna liczba i zawsze o tym marzyłem, żeby dojść do takiego punktu, kiedy byłem dzieciakiem, kiedy zaczynałem, kiedy nagrywałem pierwsze filmy o starych nagraniach z jakimiś strasznymi postaciami i tak dalej. To było zawsze moje marzenie, żeby zacząć robić te rzeczy i robić je na takim poziomie jak teraz dla tak dużej ilości ludzi. Po prostu bardzo wam dziękuję za to, że dalej mnie oglądacie, że nawet jak czasem puszczę jakiś gorszy film, czy coś mi nie wyjdzie, to i tak jesteście tutaj, mogę do was gadać i tak dalej, więc w każdym razie zacznijmy już od pierwszej rzeczy w dzisiejszym filmie, mianowicie od filmu Toe, Starving Help. Zasadniczo to powinniśmy przeczytać raczej jako T-O-E, bo Toe to po prostu palec u nogi, co brzmiałoby dość głupio, a Starving Help, czyli pomocy, głoduje. Jest to 26-sekundowy film, pokazujący dość specyficznie wyglądającą postać, która widocznie jest uwięziona w jakimś pokoju z tapetą na ścianie, co mocno przynajmniej mi kojarzy się z backroomsami. Dodatkowo znajduje się on za pewną szybą, którą stara się rozbić, uderzając w nią ręką. W sumie to nie możemy do końca przyznać, że udało mu się stamtąd uciec, jednakże przyznać należy, że na szybie znalazły się swego rodzaju uszkodzenia. Film sam w sobie nie ma zbyt dużego kontekstu, poza tym, że z opisu dowiadujemy się, że wspomniana postać jest uwięziona. Fenomen tego filmu mam wrażenie, że trochę bardziej wynika z tego, jak bardzo jest to dziwne, inne i niepokojące, co zresztą jest trochę czynnikiem sukcesów innych analog horrorów. Następnie na kanale pojawił się jeszcze inny film, tym razem niepowiązany z TOE, więc pomińmy go i nim zajmiemy się w późniejszej kolejności, gdyż następnym filmem jest kolejna część TOE właśnie. Tym razem tytuł to Love Tamper, kolos miłości, coś takiego. Tym razem ktoś w telewizji ogląda klip, który pochodzi właśnie z poprzedniego odcinka, kiedy ta zagadkowa postać próbuje wydostać się przez szybę. Zdecydowanie jest to telewizor, przez który właśnie wspomniana postać przedarła się do jego pokoju. W związku z czym to, co widzieliśmy w tamtym filmie, to właśnie przedzieranie się postaci przez ekran na przykład twojego komputera bądź telefonu. Uważaj. Następnie okazuje się, że ta zagadkowa postać faktycznie wydostała się z ekranu, zaatakowała głównego bohatera, który właśnie skrył się w szafie i zabiła go. Następnie otrzymujemy komunikat, że jego ciało zostało odnalezione nietknięte. Oraz widzimy pomieszczenie, w którym wcześniej ta postać się znajdowała, tylko że ze zbitą szybą. Co najprościej mówiąc potwierdza fakt wyjścia zagadkowej postaci prosto z telewizora. Co do tego filmu istotna jest również data, którą widzimy w opisie. 13 marca 2005 roku. Następnie pojawił się jeszcze jeden ostatni film z tej serii. Toe Making Friends. Pora wstać i zabłysnąć.
Dobre dzieci wstały bardzo wcześnie. Dobre dzieci bawią się mądrze. Dobre dzieci nie bawią się swoim jedzeniem, dopóki kompletnie go nie będzie. Dobre dzieci poznają nowych znajomych. W międzyczasie widzimy bijące serce na ścianie w dokładnie tym samym pomieszczeniu, o którym mowa była wcześniej. A następnie widzimy nagranie ekranu z jakiejś aplikacji bądź strony w komputerze, w którym to możesz poznać nowych znajomych. Na VidChacie w tym momencie znajduje się Carter oraz Dominik. Następnie widzimy ich konwersację, która datowana jest na 13 marca o godzinie 12:44 w nocy, co oczywiście, że nawiązuje do incydentu, który widzieliśmy wcześniej z 13 marca 2005 roku. I konwersacja pomiędzy dwiema osobami ciągnie się w taki sposób, że w sumie to nie widzieli się od dawna, ale jedna z nich naprawdę bardzo nalega na to, żeby dzwonili się ze sobą. Jedna z tych osób absolutnie nie chce się dzwonić, a druga naciska coraz mocniej. W końcu ta pierwsza osoba ulega i oboje dzwonią do siebie. I oczywiście, że następstwem tego jest incydent z poprzedniego filmu. Ponieważ do tej osoby nie dzwonił żaden znajomy, tylko ta zagadkowa postać, którą widzieliśmy przez ostatnie dwa odcinki. Następnie znów pojawia się serce w pokoju z napisem "to nie ma żadnego sensu". Wszystko, co znajdowało się wewnątrz, zniknęło. W opisie natomiast znajduje się "tam tak jakby jest dziecko". I tak, niby moglibyśmy rzeczywiście walić teorię odnośnie tego, o co chodzi, ale wiadomo, o co chodzi, bo o nic nie chodzi. W każdym razie mam taką swoją teorię, że gościu po prostu stworzył pierwszy film z tą, właśnie Starving Help, który nie ma w ogóle fabuły, to jest po prostu animacja niepokojącej postaci, która tłucze szybę i mocno w nią puka. Mam wrażenie, że to był taki po prostu pierwszy odcinek pozbawiony większego lore, że gościu po prostu zrobił go i wstawił do internetu, on wybił się na naprawdę ogromną skalę i później powstały do tego kolejne odcinki, już trochę tego lore dodające, aczkolwiek nadal nie aż tak wiele. Pomiędzy właśnie kolejnymi filmami z tą pojawił się jeszcze jeden, którego nie omówiliśmy, który pominęliśmy, więc przejdźmy może w tym momencie do niego właśnie. Czy to kiedykolwiek ci się wydarzyło wszystkie światła? Kanye West, co? To jest swego rodzaju PSA, coś co widzieliśmy chociaż w The Mandela Catalog, że masz pewien poradnik jak radzić sobie z jakimiś postaciami. Tutaj wszystko opiera się na pogaszeniu wszystkich świateł, napiciu się wody w łóżku, pójściu spać i tym dziwnym uczuciu, jakby coś obserwowało cię z ciemności. Później pojawia się bardzo dobry, czerwony, niepokojący ziomek z takim dość niepokojąco szerokim uśmiechem, mówiący, że stary, nic cię nie followuje w nocy, możesz sobie spać. Podobnie ciekawa rzecz, bez większego lore w mojej opinii. Kolejny film na kanale jest The Boiled One Phenomenon, który omówiliśmy w tym filmie. Wpadnijcie na niego koniecznie, bo uważam, że wyszedł naprawdę super i naprawdę interesującą historię tam pokazuje. W każdym razie przejdźmy dalej do The Boy and the Bath. Chyba najbardziej niepokojącą historię związaną z łazienką, jaką widziałem kiedykolwiek. Dajcie znać w komentarzach, co w ogóle o nim sądzicie, jak już wam go omówię. Twoje ciało pozostaje nieczyste z trudów wczorajszego dnia. Nie jesteś w stanie zasnąć w ten sposób. Prysznic sprawi, że poczujesz się lepiej. Osoba wstaje i powoli wybiera się do łazienki. Całość wygląda trochę jak takie stare gry typu point and click, które grałeś na przykład na przeglądarce. Dobre czasy. Ale to nie była moja wina. Gość otwiera łazienkę, w której znajduje się jakaś naprawdę niepokojąca postać, mówiąca: dlaczego mnie tu zostawiłeś? Nigdy dla ciebie nie istniałem. Gościu zamyka drzwi, ucieka i kładzie się spać, jednakże postać wraca. Tym razem znajduje się w kołysce tuż naprzeciwko jego łóżka. Wiem, że mnie słyszałeś. To wszystko to twoja wina. I tutaj mamy już faktycznie trochę większe pole do interpretacji względem lore, którego znów na pierwszy rzut oka do końca tutaj nie ma.
I naprawdę moje skojarzenia były dość mocno niepokojące, patrząc na to, że tytuł tego filmu to The Boy and the Buff, chłopiec i... Nie łazienka. Chłopiec i wanna. Chłopiec i wanna. A postać owego chłopca ma faktyczne wyrzuty do głównego bohatera odnośnie na przykład tego, że ten nie zajął się nim we właściwy, we wskazany sposób. Oraz sam fakt, że postać ta pojawia się w pustej kołysce znajdującej się tuż naprzeciwko łóżka głównego bohatera. Według mnie do czynienia mamy tutaj z rodzicem, który pozwolił swojemu dziecku, chłopcu, który był jeszcze bardzo mały, umrzeć, na przykład topiąc się w wannie. A teraz duch właśnie tego chłopca w takiej postaci nawiedza tego rodzica, żeby ten nigdy nie zapomniał o tragedii, do której ten doprowadził. Jest to mocne i jak będzie patrzeć, absolutnie przerażające, a ta postać też jest mocno niepokojąca. A samo zdanie typu twoje ciało pozostaje nieczyste z powodu wczorajszych trudów? Może odnosić się do wyrzutów sumienia, które może mieć rodzic po utopieniu swojego dziecka. No, mocne i przerażające. Dosyć chore gówno, aczkolwiek... Stop it. To jeszcze nie jest najgorsze chore gówno, jakim zajmiemy się w tym filmie, bo został nam jeszcze jeden. Ja osobiście jestem zdania, że ten film absolutnie zmieni twoje życie, ponieważ z niego dowiesz się o ludziach materacach, zmieniających innych ludzi w ludzi materacy, czy chociażby o dziwnej sekcie, o wyznawcach gościa, którzy promują konsumpcję krzeseł. Nazywam tego gościa meblojadem i za chwilę dowiecie się, dlaczego konsumpcja krzeseł i ogólnie umeblowania jest wskazana, więc... Na samym początku dowiadujemy się, że materiał, który za chwilę zobaczymy, powstał tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych przeciw anomaliom. To zresztą w ogóle nie sztucznym głosem mówi postać, którą właśnie widzimy. To właśnie tytułowe Oddity Compendium jest właśnie programem, z którego dowiemy się, jak radzić sobie z rozmaitymi anomaliami. Z dziwnymi fenomenami, które istnieć mogą wszędzie. W postaci organizacji produktów anomalnych, okresów w czasie, czy wydarzeń. Następnie rozpoczyna się lekcja i tego, czego nauczymy się dzisiaj, to na przykład tego, że twoje łóżko może wykazywać głód twojego mięsa. Krócej mówiąc, może cię pochłonąć, bo będzie głodne. Jak wszyscy wiemy, wszystkie łóżka to anomalie. Po drugie, powinieneś unikać sytuacji, kiedy schodzisz schodami w dół w swoim rodzinnym domu pewnego poranka, a twojej rodziny nie ma. Zamiast tego, każdy z członków twojej rodziny jest zastąpiony trupem pozbawionym głowy. Po trzecie, jeżeli znajdujesz się pośrodku niczego i nagle masz ogrom pomysłów w głowie, odwróć się w momencie. Skutki tego mogą cię zabić. I teraz przechodzimy do dziwności pierwszej, czyli flakołóżek. Kategoria pasożyt. Flakołóżka lub materace to gatunki pasożytniczego podczłowieka, który bardzo przypomina pościelowe materace. Generalnie ten segment opisuje właśnie ten gatunek, te konkretne organizmy, które są po prostu zwykłymi materacami, jednakże jeżeli zajrzysz do tego, co mają w środku, to znajdziesz tam po prostu ludzkie narządy, bo to w istocie są po prostu żyjące organizmy, które na dodatek chcą cię skonsumować, kiedy nie będziesz patrzył albo będziesz spał na nich. Pierwszych przedstawicieli tego gatunku odkryto pod koniec lat 60. XX wieku w pewnej fabryce materacy. Tam pewne materace nie sprzedały się, więc zostały one oddane ludziom w potrzebie za kompletną darmożkę. I początkowo wszystko było jak najbardziej w porządku, dopóki owe łóżka nie wybudziły się z hibernacji. Pierwszą ofiarą tego incydentu była 19-letnia Alice DeGray. Spała na jednym z flakołóżek przez okres 6 miesięcy, po czym tajemniczo zniknęła. Jakiś czas później rodzice zauważyli, albo raczej poczuli bardzo nieprzyjemny, zgniły zapach wydobywający się właśnie z jej łóżka. Po otwarciu go znaleźli w nim kilkaset ludzkich kości oraz w połowie rozłożoną już Alice. Właśnie trawioną przez pasożyta, który właśnie znajdował się w tym łóżku. To jest tak popierdzielony pomysł. Nie wiem, stary, ciężko będzie mi zasnąć dzisiaj chyba w końcu. Okazuje się, że po wchłonięciu człowieka do materaca całość staje się czymś w stylu jajka i tutaj dosłownie jest napisane, że jest to jajko, które nawet nie jest w połowie tak smaczne jak prawdziwe jajko. Nie no, comedy king, człowieku. Następnie przez okres kilku miesięcy organizm znajdujący się w łóżku, w materacu rozwija się.
Organizm, z którego zasadniczo główną częścią jest pasożyt, kilka ludzkich kości oraz człowiek, który wcześniej spał na tym materacu i został do niego wciągnięty. I właśnie po kilku miesiącach, kiedy temperatura znacząco wzrośnie, organizm z łóżka wykluwa się z niego. Po prostu wychodzi na światło dzienne. Po zbadaniu nawet okazuje się, że flakołóżka są czymś w rodzaju naszych przodków. Mają w sobie fragmenty DNA wielu osób urodzonych w bardzo różnych okresach czasu. Niektóre z nich pochodzą nawet z 1600 roku. Jeden z nich posiada nawet DNA Napoleona Bonaparte. Podsumowując, morał tej historii jest taki, że jeżeli uważasz, że twoje łóżko bądź materac jest odrobinę zbyt ciepły, temperatura jest zbyt wysoka w nim, wewnątrz niego bądź na nim, to może zastanów się, czy może lepiej się go nie pozbyć, bo możesz dzielić ten materac z czymś, z czym do końca nie chciałbyś go dzielić. Z czymś, co możecie dziabnąć w nocy i wciągnąć do środka, więc uważaj, dobranoc, nie? Teraz przechodzimy do drugiej lekcji o bezgłowym makrokośmie. Mowa tutaj o swego rodzaju kreaturach bardzo podobnych do ziemi czy drzew, które jednak nie są nimi, a są w rzeczywistości pozbawionymi głów ludzkimi zwłokami. I chociaż technicznie te istoty są martwe, to ledwo oddychają poprzez dziury w ich szyjach, a ich serca od czasu do czasu mogą randomowo bić. Okazuje się, że w bezgłowych makrokosmach żyje około 2393 osób, które budzą się tam w tajemniczych okolicznościach po zaśnięciu w dziwnych miejscach. W jaki sposób? Żadna z tych osób nie pamięta swojego imienia czy swojej twarzy. I jak mam być szczery, jeżeli chodzi o to, co dzieje się tutaj dalej, to trochę się zgubiłem, bo... To jest dziwne, okej? Ale postaram się to uporządkować jakoś. Generalnie wychodzi na to, że istoty, o których mowa, pochodzą z jakiejś równoległej rzeczywistości i przechodzą do naszego świata, żeby do tej samej rzeczywistości zabrać normalnych ludzi, jak rozumiem. Poprzez usunięcie ich głów w jakiś sposób, nie wiem, to jest tak dziwne, ja nie kumam trochę. Pojawia się tutaj na przykład historia niejakiego Michaela Tedforda, który właśnie jakby przeniósł się z tej równoległej rzeczywistości do tej naszej, albo na odwrót, ponieważ jego głowa została usunięta przez właśnie jednego z trupów. To wszystko jeszcze miejsce miało przy domu jakiejś rodziny, która zauważyła bardzo wysoką, wychudzoną postać bez głowy, która chodzi im koło chaty i bardzo im się to nie spodobało. I generalnie morał jest taki, że ten gościu zniknął, bo tamci go porwali do siebie. Nie wiem, ja jestem zniszczony w tym momencie, bo ja to obejrzałem dwa razy i nie skumałem, o co chodzi. W międzyczasie pojawia się jeszcze incydent z 2061 roku, ale powiedzmy, że w miarę to skumałem po rozpisaniu sobie wszystkiego dość szczegółowo, bo to jest trochę mocne. Generalnie wychodzi na to, że istnieje pewna tak jakby choroba, na którą każdy z nas może zachorować i to jest choroba, którą rzuca w ciebie jakby wszechświat. Ta choroba polega na tym, że zostajesz po prostu wymazany z egzystencji, po prostu twoje życie przestaje mieć jakikolwiek sens, twoi bliscy przestają cię pamiętać, a ty po prostu nie powinieneś dłużej istnieć, więc zostajesz teoretycznie wrzucony do tego równoległego świata, gdzie stajesz się właśnie jedną z tych kreatur bez głowy. Są to postacie, które wcześniej były ludźmi, jednak zostały wymazane z egzystencji, trafiły tam i teraz w jakiś sposób przenikają do konkretnych miejsc i czasów w naszym wszechświecie. Właśnie kiedyś byli to ludzie, ale zostali wymazani z egzystencji. Wszechświat uznał ich życie za bezcelowe, więc zamienił je właśnie w to coś, w wysokie trupy bez głów, które mogą oddychać co jakiś czas, bije im serce, żeby mogły żyć w tym stanie. I kiedy te przedostają się do naszego świata, atakują zwykłych ludzi, odrywając ich głowy i przyczepiając sobie je, żeby nadać sobie sens na nowo, stać się znowu kimś. Coś naprawdę podobnego widzimy w incydencie z Michaelem, kiedy postać odrywa jego głowę, a później przez całą resztę, kiedy Michael zostaje wspominany, jego imię specyficznie się glitchuje, trochę jakby Michael już dłużej nie istniał. Trochę tak jakby stał się jedną z tych postaci po utracie głowy, a uniwersum już dłużej go nie akceptuje i zachowuje się jakby on w ogóle nie istniał, nie widzi go. Nie wiem, to jest już za duży poziom chorego gówna, kiedy lore jest tak pokręcone, że nawet, nie wiem, stare teorie FNAF-a tu nie pomogą, żeby coś ustalić w miarę. Ale dobra, powiedzmy, że w miarę udało nam się to uporządkować, w miarę, ale jednak.
Jeżeli poprzednie dwie rzeczy były dla was już na maksa odjechane, to poczekajcie sobie na trzecią, dobra? Ponieważ dziwność trzecia to obeliski oświecenia. Kategoria enigmatyczna boskość. Tak, to jest już dostatecznie odklejone, lecimy z tym stary, nie? Więc obeliski oświecenia to kolektyw pewnych monolitycznych postaci, które mieszkają w różnych zakątkach naszego świata. Są znani jako ojcowie prawdziwej północy i pojawiają się tylko i wyłącznie w grupkach od 1 do 8 przedstawicieli tej rasy i mają od 10 do 150 stóp wysokości, co daje nam jakieś skromne 300 cm do 4,5 km wysokości. Mają rozmach. Nie dokończę tego stwierdzenia. Pomimo tej wysokości każdy z nich lewituje i ledwo dotyka ziemi, nie dotykając jej w ogóle. Większość z nich rezyduje chociażby na pustyniach, aczkolwiek niekiedy nawet na oceanach, chociażby w Trójkącie Bermudzkim, czy nawet na Księżycu. Są to postacie, które ledwo przesuwają się z każdym rokiem, ledwo zmieniają swoje położenie i są po prostu mega mądre. Są to ponadto jedne z największych tajemnic naszej planety, których jeszcze nikt nie rozwiązał. I generalnie z racji, że są one wypełnione wiedzą, co jakiś czas wypuszczają tę wiedzę z siebie. Jeżeli jesteś świadkiem tego, jesteś w pobliżu, to usłyszysz tę wiedzę, jednakże jeżeli podejdziesz zbyt blisko, to nie zrozumiesz jej i pęknie ci głowa. Natomiast jeżeli ci nie pęknie, to po prostu staniesz się częścią obelisków. Dodatkowo obeliski w jakiś sposób są połączone z całym wszechświatem i wysyłają jakąś część siebie do niego, żeby ten istniał. I właśnie najprościej mówiąc, to są te pradawne kreatury nieznanego pochodzenia, które mają sporą wiedzę na temat wszechświata. No i tak sobie egzystują, nie wiem, zbudowały stare piramidy w Egipcie. Wszyscy myśleli, że to kosmici, a to dzięki nim, bo oni wiedzieli wszystko, nie? To są sigmy największe. Mam też nadzieję, że ja wam to odpowiednio tłumaczę, bo sam miałem z tym spory problem na samym początku, bo... No, to jest trochę bardziej pokręcony analog horror niż się spodziewałem. I ten lore po prostu jest tu bardzo dziwny i, że tak to ujmę, ciężko strawny. W sensie ciężko jednoznacznie zaszczepić w sobie tą wiedzę, którą tutaj macie. Jednakże w filmie tym pojawia się jeszcze bonusowa dziwność znana jako fizm. I tutaj sprawa jest już trochę prostsza, ale nie mniej zagmatwana. Generalnie wszystko tutaj rozchodzi się wokół Filbusa. Filbus to ten gościu z krzesłem. Jeżeli kiedykolwiek, przechodząc przez internet, natrafisz na cokolwiek związanego właśnie z Filbusem, czy to będzie jakaś wzmianka na jego temat, czy to filmik z Filbusem, czy cokolwiek, to istnieje bardzo duża szansa, że w swoisty sposób uzależnisz się od niego i staniesz się częścią filbizmu, filbuzmu. Co w skrócie objawia się tym, że nauczysz się, jak w prawidłowy sposób produkować krzesła. Nie, skądże, nie będziesz na nich siedział, będziesz je jeść. Filbus nauczy cię i sprawi, że będziesz prawidłowo konsumował krzesła. Dodatkowo kolejnym objawem tego wszystkiego będzie promowanie konsumpcji krzeseł w internecie i na internetowych forach. Już sobie wyobrażam tych boomerów na Facebooku, którzy kłócą się w komentarzach o zasadności konsumpcji krzeseł. To jest tak głupie po prostu. Który stara się sprawić konsumpcję krzeseł akceptowaną społecznie oraz szeroko praktykowaną. Więc pamiętaj stary, wpierdaj krzesło na śniadanie, to będziesz szukał. nie mogę po prostu. Następnie prowadzący każe zamknąć ci oczy i trzymaj je zamknięte stary. Mówiłem, że trzymaj zamknięte. I w ten sposób film ten dobiega końca. Zdecydowanie jest on najbardziej treściwy na całym kanale Dr. Nowhere, bo posiada najwięcej lore w bardzo różnych kwestiach i z wielu różnych zagadnień. Z tego filmu dowiadujesz się o materacach i łóżkach, które mogą cię wciągnąć do środka, bo mają pasożyta w środku i możesz wtedy się wykluć z niego jak z jajka, jako człowiek materac, który je ludzi. Dowiadujesz się stąd również o pochodzących z alternatywnego wszechświata trupach, które jednak żyją, które mogą ci oderwać głowę i dać ci bana na egzystencję, wrzucając się do ich wszechświata, samemu zdejmując sobie tego bana. Pradawnych, starych, mądrych postaciach, które mają taką wiedzę, że ci mózg pęknie. Dosłownie. Dodatkowo o gościu, który promuje konsumpcję umeblowania w internecie, sprawia, że stajesz się jego wyznawcą i sam konsumujesz krzesła, które samemu robisz na chacie. Myślę, że to jest bardzo dobra ścieżka kariery, zostać człowieku wyznawcą meblojada, który postanawia zrobić przewrót polityczny i sprawić, żebyśmy wszyscy konsumowali krzesła i inne elementy umeblowania twojego mieszkania. Uważam, że to bardzo mądry pomysł. No i właśnie w ten sposób cały ten film wygląda. To jest
kiedyś zostałem zjechany, zamówienie chore gówno na filmach, ale jak w inny sposób możecie opisać coś takiego, jak nie chore gówno, stary, jakby... Co autor miał na myśli? Jakby... Moi drodzy, w tym odcinku to byłoby już na tyle, jednak, że to jeszcze nie koniec, bo mam dla was kilka sporych announcementów. Generalnie chciałem, żeby to wyszło naturalnie, ale mam wrażenie, że trochę ciężko jest jasno powiedzieć, o co chodzi, nie mówiąc, o co chodzi. Generalnie, jeżeli śledziliście mnie przez ostatni czas, to możecie zauważyć, że na YouTube'a dawałem jakieś dziwne wstawki z jakimś zdystortowanym miśkiem albo z jakimiś innymi rzeczami. Na Instagrama coś wstawiałem, na TikToka coś wstawiałem i generalnie na pierwszy rzut oka brat oszalał. Ale spokojnie, nie jest tak źle. Generalnie chciałem to trochę utrzymać w tajemnicy, aczkolwiek, moi drodzy, bądźcie koniecznie w niedzielę na moim kanale, ponieważ przez ostatni czas dość mocno pracowałem nad swoim własnym analog horrorem, którego pierwszy odcinek pojawi się właśnie w tę niedzielę. Być może dzisiaj, a być może jutro pojawi się już odliczanie z włączoną premierą, bo bardzo chciałem was tam zobaczyć. Włożyłem w ten projekt dość sporo pracy, jeszcze nie odsłaniam wszystkich kart. Nie chcę póki co jakoś mega porywać się, mówiąc, że to jest najlepszy analog horror w Polsce, bo to nie twórca to ocenia, tylko widz, więc obejrzyjcie i sami ocencie. Chciałbym bardzo wypełnić tę niszę analog horrorową. Nic więcej, nie mówię, nie mówię wam nic o lore i tak dalej. Lore jest dla was albo dla innych twórców, jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał je wyjaśniać, aczkolwiek pochowałem tam wiele dość mocnych rzeczy, możecie sobie to przeanalizować i dojść do wniosku, co wyjdzie później, ponieważ to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o rzeczy, które będę wydawał, bo jeżeli chodzi o pracę kreatywną, stworzyłem ostatnio dość sporo różnych rzeczy, które pojawią się na tym kanale i nie tylko, na innych miejscach również, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakieś announcementy, dajcie mi jeszcze trochę czasu. Tymczasem zostaw suba na kanale, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, tymczasem trzymajcie się.